Gościem cywili jest Anna Wojtacha, korespondentka wojenna, autorka książki Kruchy lód. Podobno interesuje Cię człowiek w sytuacji ekstremalnej. Zdecydowanie tak. Ja myślę, że nie ma, jest niewiele bardziej ekstremalnych sytuacji niż wojna, która się pojawia w życiu człowieka nagle i niespodziewanie. Nie ma się na to wpływu. A interesuje mnie, ponieważ wtedy to jest nieprawdopodobne, jakie w człowieku się wtedy uczucia objawiają. Ludzie się zmieniają pod wpływem wojny i bardzo często, co ciekawe, zmieniają się na lepsze. Bo na wojnie się liczy bardzo niewiele, żeby przeżyć, potem żeby mieć co jeść, co pić. I wtedy się okazuje, że my jesteśmy bardziej prawdziwi niż na co dzień. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że wtedy jest bardziej ta natura ludzka odsłonięta. To jest niezwykle interesujące. A jesteś wojennym ćpunem? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że zdecydowanie tak. To jakie są objawy? Takie, że się tęskni za adrenaliną, bo nagle się okazuje, że tutaj jest za spokojnie, za cicho, że się nic nie dzieje. No i człowieka wyrywa do tego, żeby jechać na tę wojnę. I no jest nudno zwyczajnie. Czyli odpowiada Ci sytuacja frontowa? Tak, odpowiada mi sytuacja frontowa, odpowiada mi to, że ja się też mogę w takich sytuacjach sprawdzić. To jest, myślę, niezwykle istotne. A poza tym myślę, że jest gdzieś we mnie cały czas takie przekonanie, że to, co my robimy, to, co pokazujemy o wojnie, to jest bardzo ważne, bo ludzie tutaj mogą się dowiedzieć, co tam się dzieje, że giną ludzie, że ludzie przeżywają jakieś wielkie tragedie. Możemy opowiedzieć o tym, dlaczego jest ten konflikt. To jest dla mnie bardzo ważne. A większość korespondentów wojennych podobno nie lubi, kiedy się ich nazywa tym określeniem. To jest prawda? Tak, to jest prawda. Dlatego myślę, że skąd to się bierze u nas w kraju, że nie ma tak naprawdę zawodu korespondenta wojennego, bo to jest tak, że kiedy my wracamy z wojny, mamy normalne redakcyjne obowiązki, stajemy się normalnymi dziennikarzami pracującymi w redakcjach zagranicznych, radia, telewizji, gazety. A stajemy się korespondentami wojennymi na tę chwilę. Tutaj to nie jest tak jak z Krystyną Amanpour czy innymi dziennikarzami wielkich międzynarodowych mediów, którzy mogą się zajmować tylko tym, wyjeżdżaniem tylko w takie rejony konfliktów. My się tutaj zmieniamy w takich normalnych dziennikarzy, którzy mają dyżury. Ja dzisiaj byłam w pracy od 5 rano, miałam dyżur. A kiedy widzisz statystyki, ilu dziennikarzy ginie co roku na froncie? Nie paraliżuje Cię to? Nie, ja myślę, że to jest tak samo jak na przykład z osobami, które palą papierosy. I też znają statystyki. Wiadomo, że jak się pali papierosy, to jest większe prawdopodobieństwo, że się będzie miało zawał, jakąś poważną chorobę płuc i tak dalej, a dalej się to robi. Także ja myślę, że są takie momenty, kiedy raz do roku jest publikowany raport o tym, ilu dziennikarzy zginęło na świecie. I wtedy, kiedy się na to patrzy, a jeszcze część tych osób się znało, bo spotykaliśmy się na różnych wojnach, to przychodzi taki moment takiej refleksji, że to nie dotknęło mnie, ale jednak przecież to się wszystko dzieje naprawdę. Ale to jest moment. A kiedyś sama byłaś w takiej sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia? Wiele razy byliśmy w takiej sytuacji. Ja myślę, że trudno nawet to policzyć, ile razy. Też pewnie jest tak, że ileś razy myśmy sobie nie do końca zdawali sprawę, w jak złej my jesteśmy sytuacji. Czasami pewne rzeczy docierają po fakcie. Człowiek się łapie za głowę i mówi, przecież myśmy naprawdę mogli zginąć. Tylko że to się dzieje później. W momencie, kiedy jest ten czas zagrożenia, to robi się wszystko, żeby nic się nam nie stało. No i jednak, żeby zrealizować zdjęcia. To są dwa czynniki, które są niezwykle determinujące. A chciałam jeszcze porozmawiać o trupokilometrach. Im dalej, tym news jest mniej newsowy, tak piszesz. 300 ofiar powodzi w Chinach. Kogo obchodzą Chiny? 3 zalane budynki pod Białymstokiem. Rozstawiamy wóz i drenujemy tym widza do mdłości. Jakie to ma znaczenie? Świat i tak kończy się i zaczyna na Wiejskiej w Warszawie. Jak myślisz, z czego to wynika i czy to nie jest tak, że my dziennikarze jesteśmy temu też winni? Pewnie jesteśmy, natomiast w jakiejś tam mierze media są winne wielu takim historiom, które są nakręcane na przykład sztucznie. Natomiast ja wojna myślę... Wojna nie jest sztuczna. Nie, wojna absolutnie nie. Natomiast myślę, że
Wiesz co, to jest tak, że jednak ludzi bardziej interesuje to, co się dzieje na ich podwórku, bo cóż ich interesuje los Syryjczyków, kiedy pan Zdzisiek nie ma wody w kranie, bo odcięli na 3 godziny. No przecież tragedia straszna, tak? Naczyń nie można pozmywać, rąk nie można umyć. Ludzie mają naturalną skłonność, nie można ich za to winić, do patrzenia na świat przez swoją perspektywę i tak, żeby to nam było dobrze, a to, że komuś tam się dzieje krzywda, no tak, no przykro nam, no oczywiście, no ale no cóż ja mogę zrobić. Natomiast to też doprowadza do takiej znieczulicy już totalnej, czyli takiej sytuacji, kiedy ludzie się przestają interesować już czymkolwiek. To jest niezwykle irytujące. I myślę, że każdy wykształcony, inteligentny człowiek powinien mieć wiedzę o tym, co dzieje się na świecie i mieć oczywiście świadomość tego, że przecież nie zbawimy Afryki, nie jesteśmy w stanie nakarmić wszystkich dzieci, nie jesteśmy w stanie wyleczyć wszystkich chorych na AIDS i powstrzymać tego AIDS od tak. To myślenie w kategoriach, że można zmienić świat, no to może doprowadzić do potężnej depresji, tak? A tej zagranicy jest mało w polskich mediach. Jest mało, bo to jest trochę tak, że media mówią, że społeczeństwo się nie interesuje zagranicą, więc tej zagranicy daje mniej. Potem konsekwencja jest taka, że ludzie o tej zagranicy wiedzą mniej, więc siłą rzeczy się mniej nią interesują. To jest jakiś taki zamknięty krąg. Natomiast myślę, że wiele osób bardzo chętnie by się dowiedziało o tym, co się dzieje za granicą. Że jest dużo jednak ludzi, którzy się interesują tym, co się dzieje w Syrii, tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Ja myślę, że ludzi to ciekawi, ale faktycznie w polskich mediach tej zagranicy jest mało. Ja uważam, że jest, też oczywiście ja pracuję w dziale zagranicznym, więc mi zależy oczywiście na tym, żeby tej zagranicy było jak najwięcej. I dlatego moi koledzy czy ja uważamy, że zagranicy jest żenująco mało, że powinno być jej więcej, że gdybyśmy jej dawali więcej tej zagranicy, to wtedy ludzie by się automatycznie zaczęli nią bardziej interesować. Oczywiście, że tak, bo przecież to my dziennikarze dyktujemy to, czym się tak naprawdę ludzie ale interesują. Ale oczywiście, że tak. No, przecież zobacz, ile jest historii, które są nakręcone z niczego tak naprawdę. Tylko, że to, że się pojawiają w mediach, zaczynają później troszeczkę żyć swoim życiem. Media nakręcają pewne historie. Opisujesz taki moment w książce, który mnie osobiście bardzo poruszył. Chociaż może on się wydaje dla wielu osób zupełnie bez znaczenia. Po takim ciężkim dniu leżysz w hotelowym łóżku, to było chyba w Gruzji, i porównujesz zdjęcia zrobione przez chyba gruzińską telewizję, nie wiem, przez telewizję, która akurat była, nie wiem, CNN, i przez twojego kolegę, i piszesz, a zrobił lepsze. Są lepsze i gorsze obrazki z wojny, śmierć bardziej lub mniej przerażająca. Wpadasz czasami w taką pułapkę? Ja myślę, że my wszyscy w tę pułapkę wpadamy, tylko pytanie teraz, czy faktycznie to jest pułapka, bo jeżeli ja przestanę myśleć takimi kategoriami zawodowymi, to znaczy, że ja będę robić złe materiały, bo jeżeli mój operator przestanie myśleć takimi kategoriami, no to mówiąc brzydko, spieprzy mi zdjęcia. I ja rozumiem, że każdy z nas jest człowiekiem i my, myślę, że jako reporterzy musimy mieć w sobie niezwykle dużo empatii, zrozumienia dla tych ludzi. Musimy się umieć wczuć w ich historię, ale z drugiej strony operator nie może przestać myśleć o tym, że musi zrobić dobre kadry. Ja nie mogę przestać myśleć o tym, że muszę stanąć przed kamerą, czy mi się to podoba, czy nie. Czasami mi się bardzo nie podoba, bo naprawdę bym się chętnie gdzieś zwinęła, bo jest mi zimno, leje deszcz, ale trudno, no ja tu przyjechałam, muszę zrobić te relacje i muszę ją zrobić najlepiej, jak potrafię. Ale jest to tak, że im bardziej niebezpieczne miejsce, z którego na przykład nadajesz live'a, to jest tym lepiej? Czemu to ma służyć? No ja myślę, że to jest tak, że to niestety tak jest. To znaczy, im jest lepszy plan za twoimi plecami, im się więcej w tym planie dzieje, to ludzi bardziej to porusza, ludzi jest większe prawdopodobieństwo, że widz się tym zainteresuje. A niech się zainteresuje chociaż na 10 minut, niech przez 10 minut się zastanowi chociaż jedna osoba, co tam się gdzieś dzieje. A niestety żyjemy w takich czasach, że lepiej, jeżeli więcej się za nami dzieje. Taka jest niestety prawda, ale też pamiętajmy o tym, że pracujemy w telewizji.
Czyli musimy pokazać, tak, to co się dzieje. Piszesz też, jestem filtrem dla widza, czyli jednak jest coś, co trzeba odfiltrować. Tylko co? Wiesz co, to jest tak, że myślę, że gdyby redakcja pokazywała wszystkie zdjęcia, które my zsyłamy... To program byłby od lat 18. Tak, znaczy ja... W ogóle trzeba się zastanowić, kiedy pokazuje się śmierć ludzi, to myślę, że można ją pokazywać, ale wtedy, kiedy to jest uzasadnione. Pokazywanie śmierci, dla samego pokazywania śmierci, dla epatowania krwią jest nieetyczne, nie powinno mieć miejsca i dziennikarz musi się zawsze zastanowić, my możemy zrobić te zdjęcia, bo my je siłą rzeczy zrobimy, jak jesteśmy na miejscu. Operator zawsze zrobi, dobry operator zawsze będzie filmował do końca. Ale potem pytanie, czy ja to mam pokazać? Ile pokazywanie jakiej ilości okrucieństwa jest właściwe po to, żeby widzom powiedzieć, że to okrucieństwo jest, a po przekroczeniu jakiej linii to zaczyna być już wojenna pornografia, która jest zbędna absolutnie. A jak jest z obiektywizmem korespondenta wojennego właśnie? Czy jest w stanie uciec od tego, żeby opowiedzieć się po jakiejś ze stron? Bo w pewnym momencie podczas pobytu w Strefie Gazy piszesz, że starasz się być obiektywna. To w ogóle jest możliwe? Ryszard Kapuściński mówił, że taki formalny obiektywizm jest niemożliwy. Jest absolutnie niemożliwe. Czy to jest Gaza, czy to jest Irak, czy to jest Afganistan, czy to jest Gruzja, czy jakakolwiek inna wojna. To myślę, że ten obiektywizm się zaciera w pewnym momencie. Natomiast moje poglądy polityczne, czy moje poglądy na daną sytuację w danym miejscu, gdzie jest wojna, to są moje poglądy. Natomiast moim zadaniem jako dziennikarza jest relacjonowanie tego, co się dzieje. A masz jakiś taki scenariusz w razie zagrożenia, przygotowany w głowie? Załóżmy porwanie. O Jezu, ja myślę, że to jest... Czy myślisz na bieżąco w takich sytuacjach? Ja myślę, że oczywiście są pewne zasady, które mnie zostały wpojone. Też może dlatego mi jest łatwiej, że ja zawsze miałam dobry kontakt z żołnierzami. Oni mnie bardzo wielu rzeczy nauczyli. Jest ileś zasad zakładniczych, tak? Rzeczy, które się robi albo nie robi. Myślę, że to każdy dziennikarz powinien mieć do łba wbite naprawdę, bo takie rzeczy się zdarzają. Tak samo jak myślę, że to u nas tylko się z tym spotykam, że dziennikarze nie umieją udzielić pierwszej pomocy. Takie rzeczy trzeba umieć bezwzględnie zrobić, ponieważ możemy się w każdej chwili albo my znaleźć w takiej sytuacji, że będziemy musieli sami sobie opatrzeć nogę, czy rękę, czy brzuch, czy głowę, czy cokolwiek, ale też od naszych umiejętności będzie zależało to, czy przeżyje nasz operator, czy przeżyją ludzie, którzy są obok nas, bo przecież takie sytuacje mogą się zdarzyć. Także ja myślę, że oczywiście jest tak, że my się staramy odganiać te myśli, że może się coś takiego znaleźć. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że trzeba, będąc na przykład w Kabulu czy w Bagdadzie, myśmy nigdy nie przebywali długo w jednym miejscu, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Staraliśmy się jeździć zawsze różnymi drogami, żeby nikt nie zarejestrował, że ten samochód z białymi dziennikarzami, z kobietą dziennikarzem, no bo porwać kobietę dziennikarza to jest jeszcze lepiej niż faceta dziennikarza, to no niestety taka jest prawda. Więc myśmy starali się zawsze różnymi drogami wracać. To są takie elementarne, podstawowe względy bezpieczeństwa, które trzeba zachowywać i to gdzieś jest z tyłu głowy, my tego pilnujemy. Myślisz czasem o zmianie zawodu, czy korespondentem wojennym staje się na całe życie się jest to? A może przychodzi taki moment, że się mówi stop? Ja myślę, że to też napisał wspaniały mistrz Kapuściński, że to jest wyczerpujący zawód i dlatego niektóre osoby wykonują go tylko przez jakiś czas. Ponieważ on jest, oczywiście tutaj mówiliśmy o tym psychicznym takim wyczerpaniu, ale to jest też fizycznie wyczerpujący zawód. Czyli jednak człowiek w sytuacji ekstremalnej. Zdecydowanie tak, jeszcze nie czas na odpoczynek. Teraz jest książka, to jest też jakiś kolejny etap mojej pracy. Coraz bardziej mnie kręci fotografia, także myślę, że jest,
Jest jeszcze dużo rzeczy, które można zrobić. Tak jak powiedziałam, my dziennikarze jesteśmy, to jest usługowa forma zawodu. My jesteśmy na usługach widzów. Ja jestem też teraz na usługach czytelników. I myślę, że jestem im winna jeszcze kilka historii i też ludziom, którzy są w takich trudnych miejscach. Myślę, że dziennikarze są im potrzebni po to, żeby opowiadać ich historię. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja dziękuję bardzo. Thank you.